Domowe triki mogą pozwolić nam naprawdę zaoszczędzić. Jeśli jesteś właścicielem kuchenki gazowej, koniecznie zwracaj uwagę na jej palniki. Dzięki temu w Twoim portfelu pozostanie niemała kwota. Domowe triki często pozwalają nam wykonywać różne prace szybciej, skuteczniej, ale przede wszystkim oszczędniej. Właśnie takie może stać się gotowanie na kuchence gazowej, jeśli będziemy pamiętali o chociaż jednym z punktów listy wskazówek. Najważniejsze jest oczywiście kontrolowanie tego, w jakim stanie są jej palniki, które powinniśmy regularnie czyścić. Dzięki temu pozostaną bezpieczne, ale też bardziej wydajne za mniejsze pieniądze. Domowe triki pomogą zaoszczędzić, poza tym warto ustawić kuchenkę tak, aby nie znajdowała się przy oknie. Chociaż w podobnym układzie prościej jest wietrzyć po gotowaniu, płomień z palnika może zostać łatwiej zgaszony nawet przez niewielki podmuch. To zwiększy zużycie gazu, ale może też spowodować niemałe zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. W czasie gotowania warto także pamiętać o pokrywkach, dzięki którym potrawy szybciej się gotują. Przy korzystaniu z czajnika nie zapominajmy za to o gwizdku. Wydawany przez niego dźwięk pozwoli nam wyłączyć ogień, gdy tylko woda się zagotuje. Podobne działania pozwolą nam szybko i praktycznie zaoszczędzić. Nawet jedna z metod może skutecznie pomóc. Dzisiaj grzeje, 1. Tragedia na lotnisku, samolot staranował człowieka, drugi jest w szpitalu. Film trafił do sieci 2. Uwielbiany aktor TVP przewieziony do szpitala. Syn przekazał smutne wieści. Co ważne, powinniśmy zwracać też uwagę na to, jak duży jest płomień pod garnkiem. Jeśli spod niego wystaje i wchodzi na ścianki naczynia, nie oznacza to wcale, że danie szybciej się podgrzeje. Cieplejsze stanie się jedynie otaczające je powietrze, a my niepotrzebnie za to zapłacimy. Chociaż mowa tu oczywiście o niewielkich kwotach, po miesięcznym podsumowaniu te mogą się okazać zaskakująco spore. Najlepsze newsy dnia. Źródło: genialne.pl. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.